Zostaw tamtego boosta. Nie, nie zebrałem go. Dobra, ground pinch. Ground pinch za karę. Za karę 152 ground pinch. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowy samochód z Rocket Passa, czyli Maestro aka Rolls Royce. Jak widzicie, ja je sobie stunningowałem tak na totalny prestiż przy użyciu Bucket Moda. I ogólnie dzisiaj będzie nowy, trochę odświeżony format testowania samochodów. Oczywiście dajcie znać, co o tym sądzicie, ale dzisiaj zamiast po prostu freestyle'ować, będziemy polowali na trzy zagrania. Pierwszym zagraniem będzie strzelenie double reseta, drugim jakiegoś soczystego Quicksear Pincha, no i na zakończenie Ceiling Shot Musty Flick Double Tap, a potem wszystkim pójdziemy sobie jeszcze na mecz rankingowy. No i oczywiście w międzyczasie zobaczymy, jaki ma hitbox ten samochód. Ogólnie pomysł, żeby lecieć na trzy konkretne zagrania, podpatrzyłem na zagranicznym kanale Pulse Fire. No, dajcie znać, czy wolicie starową czy nową formułę. Moim zdaniem ta nowa jest naprawdę ciekawa. No i tracimy gola na start. Ogólnie to tutaj przeciwnicy nie mają niskiego MMR-a, tym ciężej będzie strzelać te wszystkie bramki, ale mam nadzieję, że nam się super uda za chwilę. I ogólnie dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, bo jest to oczywiście tak jakby Rolls-Royce. Z tyłu wygląda no jakoś tak, no limuzynowato, no jest to, nie ma co ukrywać, limuzyna. I wygląda naprawdę, myślę, że spoko. Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem Rolls-Royce'a w prawdziwości. Dobra, strzelmy Quicksear'a na dobry początek, niestety nietrafiony. Dobra, jak nam dała radę, o, przeszliśmy go, to teraz double reset. To jest myśl, no nie wierzę, że jak nas zaatakował od tyłu, jaka to jest dziwna bramka tak naprawdę, bo to chyba spinchowaliśmy razem? 110 na godzinę poleciało, aż to zobaczę, co to się w ogóle stało. Ja to zrobiłem, a nie, on to po prostu kopnął. Dobra, to może ceiling shot musty double. To jest w miarę git sytuacja do tego, albo nie tym razem. Dobra, może zdążę, nie zdążę, bo nas challenge'uje ten ziomek. Dobra, zniszczony, to teraz mamy wolną chwilę, żeby podjechać na ściankę. Albo nie mamy, bo się zrespił po tej stronie i ledwie farta. Dobra, teraz na pełnej. Chyba zdążymy. Nie, wybił nam. Nie, no zaraz mu załaduję z 5 bramek na uspokojenie się. Okej, teraz mamy wolną ścianę. Jeden reset i leci nam tutaj. No nie, zaraz mu zasadzę takiego demo. Dobra, jedź za nami, strzelę ci Quicksear'a. Gościu. Dobra, nie jest Quicksear Pinch, ale nie najmocniejszy na świecie, to dlatego będziemy musieli go powtórzyć. A i w ogóle sobie ustawiłem ten taki wybuch nowy z karnetu z Bucket Moda też. Okej, minięty. Nie, jedzie za nami. No nie wytrzymał zaraz z tym konsolowcem. Ceiling must double, z tego musi być. Nie, on już leci. I mnie bumpnął. Nie, dobra, typie, tracisz. No, albo nie tracisz, bo wyszedł. Dobra, w międzyczasie może zobaczymy hitbox. Ja go już ogólnie widziałem na streamie, ponieważ ostatnio dosyć regularnie na Twitchu streamuję. Oczywiście zapraszam, link będzie w opisie, jak i w komentarzu. Jest to hitbox do minusa. Ogólnie dach jest na dobrej wysokości, koła są minimalnie szerzej rozstawione wizualnie, więc to może jakoś trochę utrudniać przy flip resetach. No i z przodu też minimalnie wystaje, ale nie jest to jakieś giga zakłamanie. Jak widzicie, mogło być gorzej. No i też taki pierwszy odczucia, że nie tak źle się gra tym samochodem. Ale nie zrobiliśmy żadnego z wyzwań, dlatego lecimy dalej. Dobra, drugi przeciwnik, może ten trochę więcej miejsca będzie zostawiał. Nie ukrywam, że byłoby miło, bo chciałbym strzelić jakąś bramkę. Okej, okay. Mamy ściankę, to musi być double reset, nic innego z tej pozycji nie zrobię. Dobra, nie będzie to double reset. Okej. Okay. To już za to jest dobra pozycja bardzo do double reseta. Ale jakoś tak, kurde, chyba przez to zakłamanie tak jakby szerokości opon trochę się tak niewygodnie czuję w powietrzu tym samochodem. W sensie tak konkretnie jakbym miał uderzyć podwoziem, to się trochę niewygodnie czuję. Dobra, ceiling shot must double. Tym razem się uda, czy nie? O! Jest! Nie ma, nie trafiłem, jak to możliwe? Już byłoby odhaczone jedno z zagrań. Nawet soczysty Musty był najgorzej. Okej, spróbujmy teraz double reseta. Nic na nim pozostało. Double reset. Jeszcze strzał. Nie było to najczystsze, ale na ten moment biorę, bo ogólnie jakoś turbo dobrze mi się nie robi tych double resetów tym samochodem. Jakoś ciężko mi wyczuć, w którym momencie dokładnie złapać piłkę. Jak patrzyłem na ten hitbox, to oczywiście rozumiem, dlaczego tak jest, ponieważ to kółko wydaje się, że środek auta jest gdzie indziej niż jest w rzeczywistości. Ale ogólnie dobra, spróbujmy jeszcze raz może po prostu.
Może teraz będzie trochę ładniej. Dobra, nie będzie trochę ładniej. Dobra, zróbmy Healing Shot. Musty Flick Double. Nie siadł mi Musty! Dobra, kolejna próba Healing Shot Musty Double. Nie, nie siedzi mi. Kurde, nie mam wyczucia, jak tym autem się to robi. Dobra, ziemek się padlał. Dobra, jest kolejny przeciwnik. Ja speedrunuję te zagrania. No zaraz tutaj, nie wiem, do nocy będę siedział. Okej, okay, to jest szansa na Kuxira. Bang? Nie, no jaki bang? To auto nie strzela! Okej, jest szansa. Trochę nisko podbita piła. Ale teraz Musty dzik jakiś, nie wiem. Dobra, Sinning Shot, Musty Double, proszę. Jest dobry pierwszy touch. Nie da się zrobić Mustiego tym autem, co ma zafajdany hitbox oszukany. Kolejny przeciwnik wychodzi. Dobra, Nocto, okaż się jakimś kozakiem do bycia przeciwnikiem. Lecimy, double reset na start. Nie wiem po co jakieś. To jest jedyne zagranie, co mam strzelone. Ale jak widzicie, to jest jedyne zagranie, co łatwo zrobić setup. Ale jest ziemek obronił, także jest gitywa. Dobra, Kuxir nie wejdzie. Ogólnie to grając tym autem mam wrażenie, jakby nie miało hitboxu do minusa, tylko nie wiem, coś bardziej batmobilowego. Ale wiem, że ma hitbox do minusa, jednak no przez to, że jest takie, no wydaje się dużo potężniejsze, większe, dłuższe. A taki nie jest. Nie zdemuj mnie. Dobra, Ceiling Shot. Musty Flick. Nie będzie dubla, bo wybija. Okej. Okay. Pinch. I znowu nie wejdzie. Znowu nie wejdzie, nie wytrzymam zaraz. Dobra, Ceiling Musty Double. Proszę. Autek, pokaż się z jak najlepszej strony. Musty. Nie ma dubla, nie wytrzymam. Jest tak stresujące przez to, że wiem, że muszę to strzelić. Dobra, wywal się. Jest, wywalił się. Jedziemy tutaj podanie sobie. I strzał. Jest, proszę, nie obroń. Dobra, jest strzelany Kuxir Pinch. W końcu coś w bramkę. Nie był to potężny Kuxir ani nic, ale jest bramka. Odhaczone, dobra, to jeszcze Jenuwa, nie Jenuwa, sorry. Ceiling Shot Musty Flick Double. To jest jedyne, co pragnę strzelić teraz. Ale z tego nie ma szans, że to strzelę. Ciężko to zrobić ze środka. Lepiej się robi to zagranie z końcówki. Dobra. Będzie przynajmniej reset Musty. Okej. Musty Flick. Nie, nigdy się to nie uda. Byłem już tak blisko tam na samym początku. Nawet nie wiedziałem wtedy, że to może być tak odległe, przez to, że tak ciężko tutaj challenge'ują typki. Dobra, GG, szukamy ostatniego spotkania, mam nadzieję, w którym strzelimy Ceiling Shot Musty Double Tap. Okej, okay, kolejny przeciwnik, sezon 5 Grand Champion, a nie, sezon 6 Grand Champion, jest to takie rozmazane, że ciężko to w ogóle zauważyć. Jeszcze chyba ma Octane'a za SSL-a, ale okej, okay, mniejsza, Ceiling Shot Musty, nie strzelę dubla. Ale w ogóle tak już, jak próbuję strzelać tym autem, to jednak no trochę jest za długi odczuwalnie. Nie czuję, jakby to był hitbox do minusa, taki przyjemny do latania i freestylu. Dobra, piłko, tocz się tutaj. Nie, zostaw nas typie. Dobra, zostawił nas. Mamy to. Nie śmieszczę z tego za nic, no. W ogóle tak teraz sobie myślę, że możecie zaproponować jakie zagrania w przyszłym odcinku właśnie z testu samochodu. Próbować strzelić, ale już chyba nie to, bo zaraz nie wytrzymam, naprawdę dawno mi tak żadne zagranie nie wnerwiło, jeszcze tak bardzo mi nie siedzi Musty Flick tym samochodem i też samo to wystawienie sobie piłki na sufit, że to jest hit. Dobra, może teraz jest dobre wystawienie. Nie ma Musty Flicka cały czas, nie wiem ze względu na co to jest, po prostu coś mi nie siedzi cały czas, myślę, że jakoś inaczej muszę uderzyć tę piłkę. No gościu, daj nam spokój, bo ci zaraz strzelę 4 bramki tryhardzie walony. Czekajcie, muszę się wyżyć. Dobra, strzelmy po prostu pierwszą taką bramę, żeby już się nie spodziewał, że ciągle na to samo latamy. Okej. Okay. Dobra, ground pitch z tego musi być po prostu. Dobra, 3-2, mamy bramkę i na 0 sekund strzelimy tą bramkę naszą wyczekiwaną, której się zaraz chyba poddam. Dobra, żeby była dogrywka, to właduję na 3-3. Ostatnia szansa, jak teraz tu nie wpadnie, to na freeplayu spróbuję. Albo wiecie co? Nie, nie spróbuję na freeplayu, bo wiem, że chcecie to zobaczyć.
Ja to zrobię teraz. Nie zrobię tego teraz. Do prawej ścianki lecimy. Zrobię to zaraz. Albo nie zrobię tego zaraz. Okej, okay, to może być dobra sytuacja. Setup najlepszy na świecie! Zaraz ten samochód wywalę, nie wiem, i spuszczę w klozecie. Nie wiem, czy to jest przez to, że właśnie ten sufit w jednym momencie jest wyższy, a w drugim niższy, w sensie sufit, no, dach, czy co, ale totalnie nie mogę wyczuć. I teraz nagle leci petarda. Nie wiem, od czego to zależy nawet. Wychodzę z tego meczu. Dobra, kolejny przeciwnik, typie, odpuść. Naprawdę, daj nam wygrać. Jak wygrać? Ja chcę tylko strzelić te bramki. Już ponad pół godziny nagrywam ten odcinek. Nie przemyślałem tego, że będzie tak ciężko, jak będą outcut, to nie siedzi mi jakoś. Okej. Musty flick. Proszę, nie dolecę. Dobra, samochodziku. Bądź mistrzem mym. Nie da się, naprawdę nie umiem tego wyczuć. No przysięgam, wpadnijcie do mnie na streama i napiszcie mi, żebym to strzelił, jak jestem Octane'em. To zrobię to za max trzecim razem. Okej. Dobra. Proszę. Nie broń, nie. Dlaczego Ziemek akurat to bronił? Jeszcze piszesz, przepraszam gości, nie broń tego, a nie. Ja tu zaraz się załamię. Zostaw tam tego boosta. Nie zebrałem go. Dobra, ground pinch za karę. Za karę, że jesteś za karą, typie. 143 dla widza. 152 ground pinch. Nie no, co to ma być, nawet na to nie leciałem. Jakbym miał wyzwanie, żeby strzelić ground pincha 150, za nic bym nie strzelił. Okej. Z tego nie ma szans raczej, ale powiedzmy, że spróbuję. Nie no, ogólnie tak mi się źle robi Musty Flicka w powietrzu tym samochodem, że to jest hit. Mam nadzieję, że wam się podoba naprawdę ten odcinek i ta nowa formuła, że latamy na trzy wybrane samochody, bo wydaje mi się, że dla widza to będzie śmieszne oglądać, jak totalnie mi nie idzie. Jak raz była szansa, typie, zaraz ja ci kopnę. Jak raz była szansa, to się wywaliłem i strzeliłem w poprzeczkę, a za drugim razem ziomek stwierdził, że to pre-jump nie obronił. Dawaj mi tą piłę, bo ci zaraz... Wow. Dobra, Edek, proszę. Strzel to. No nie, to jest tragiczny setup. Nie ma szans. Albo... Nie! Gościu, nie wybijaj tego, zaraz ci zęby powybijam. Nie, no oczywiście sobie żartuję, nikomu nie będę nic wybijał. Chyba, że mnie zdejmujesz teraz, też się zastanawia. Okej. Dobra. Dobra, Edek. Zrób to. Nie, gościu, zaraz ci przylecę. Nie wytrzymam już, mnie załamanie nerwowe zaraz bierze, spadnę sobie 1000 MMR-a. Okej, Cooksir pinch. Nie, spinchnę se w biurko głową zaraz. Za nisko jest ta piłka. Oj, jest za nisko. Dobra, double tapik od ziemi. Kolejne zagranie, którego nie musieliśmy strzelić. Nie wiem, co z tego ma wyjść, ale na pewno nie ma Musty Flick. Nie, no ja na freeplayu zobaczę, czy da się w ogóle strzelić tym autem to, na co lecę. W sensie, na pewno się da, ale czy ja jestem w stanie? No nie wytrzymam. Musty Flick. Nie, jak to zrobię za pierwszym razem tutaj? Dobra, nie trafiłem, jest pozytyw. Wiem, że negatywny pozytyw, ale jest pozytyw. Dobra, próba numer dwa. Proszę. Jest Musty Flick. Czemu nagle mi tutaj siedzi? I strzeliłem bramę. Nie, dobra, musimy to zrobić w meczu. Dobra, na freeplayu się udało, to tutaj też musi się udać, prawda? Jest dobra okazja. Nie dam rady. Tym autem nie umiem, no po prostu nie umiem. Nie polecam go do freestylu. Musty Flick i wejdzie bezpośrednio. A i tak to nie było ceiling shota. Nie bloknij. Dobra, jest. Proszę. Nie! Zaraz nie wiem, co zrobi. Nie da się, naprawdę nie da się tym samochodem. Jakie to jest, nigdy go już więcej po tym odcinku nie użyję, że wam to przysięgam. Wiem, że pewnie części z was będzie się nim dobrze grało, bo ogólnie to do prostego kopania piłki aż tak źle się nie wydaje, że się nim pyka. Dobra, wiecie co? Najbardziej tragiczny Musty, ale tym autem chyba na taki Musty trzeba liczyć. W sensie, no, ten strzał w całości. Nawet to nie był za bardzo Musty Flick. Żeby to jakoś podsumować, wychodzę z tego meczu, teraz przejdziemy do ronkedów. Szybkie podsumowanie freestyle'owania tym samochodem. Ogólnie nie polecam, obok do minusa to nie stało tak naprawdę. Źle się czuję w tym samochodem w powietrzu, jest tak jakby... Trochę odczuć jak Batmobilem, czyli takim totalnie za długim samochodem. Flip resetów nie robi się nim przyjemnie, Musty Flicka w powietrzu też się nie robi nim przyjemnie. Ogólnie no...
No nie wiem, najgorsze jest to, że teraz pierwsza akcja i nagle strzelam. Nie wiem, czy to na tych meczach przez to, że gram na jakieś Grand Championy, to powinienem siedzieć na... Nie wiem, na grać na silverach, jak wszyscy inni freestylerzy, typu Plus Fire i tak dalej, co sobie strzelają klipy. Jak widzicie, ja chcę to zrobić po prostu na ludzi, co grają na git poziomie. I przez to jest niebywale ciężko, ale naprawdę nie wiem co sądzić, bo tutaj... No zobaczcie, no siedzi mi wszystko tym autem na freeplayu, ale na tych typów nie ma miejsca i to jest takie presujące. Nie wiem, też nie chcę dawać z drugiej strony jakiejś turbo niskiej oceny temu samochodowi, przez to, że, nie wiem, typy mnie presowały, nie byłem w stanie strzelić jakichś kozak bramek. No jak widzicie na freeplayu, jak nie mam takiej presji, no to siada tym samochodem. Ale dobra, mniejsza, przejdźmy do meczu rankingowego. Nie mam jeszcze ranki, mój poziom aktualny to jakiś Grand Champion 3. Dobra, Gajadę, nasz przeciwnik. Mam nadzieję, że go pokonamy, mimo że ma szczeniaka jakiegoś na profilowym. Okej, okay. Może to jest auto stworzone do meczów rankingowych, wiesz, że sobie nie polatasz. Ale na ziemi jest królem! Złocistym na czerwonym dywanie. Dobra, Edek, nie gadaj głupot, tylko rozkwaś go na... Nie wiem, na kwaśkę. Okej, okay, obroniliśmy. Tutaj on będzie nas chciał podjechać, nie udało mi się zrobić backflipa dobrego. Okej, okay, 1-0 dla nas, całkiem dobry początek, ja sobie w ogóle dam czat tylko dla... No po prostu tylko drużyna, team only, żeby nas nikt nie rozpraszał. Lecimy dalej. Dobra. Wznowienie wygrane. Zobaczmy. Dobra, zbierzemy sobie boosta. No wiecie co, jestem szaleńcem. Strzelmy to na rankedzie. Nie, poszło mi to przez cały ten. Nie. Nie gadajcie, że strzeliłem to na meczu rankingowym na jakiegoś gościa, co miał SSL-a w poprzednim sezonie i siedziałem przez pół godziny, nie mogłem strzelić tego na... casualu śmierdzącym. Nie wytrzymam, naprawdę. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, to chyba było przez to, że czułem zbyt dużą presję na to, żeby to strzelić i jakoś tak nie potrafiłem pod wpływem tej presji grać. A teraz tracimy od razu bramkę po wznowieniu. Dobra, on nam podaje piłę. Minimy go zaraz. Zobaczmy co on robi. Podskoczmy. Dostałem bumpa. Zdejmujmy go, może da radę. Nie, nie udało się. Dobra, weźmy piłkę do defa. Zagram sobie ją do lewej. I bombka. Ogólnie dobrze się kopie tym samochodem. Nie wiem, takie soczyste strzały są nim. Nie no, generalnie ten samochód... Nie wiem co o nim powiedzieć, bo tak mi się fatalnie strzelało tą bramkę, co potrzebowałem na freestylu, a ogólnie to nie czuję się nim jakoś tragicznie. W sensie wydaje się być całkiem spoko ten samochód, ale do takiej gry właśnie niekoniecznie pod flip resety i freestyle. Bardziej do takiego spokojnego grania, może rankingowego, nawet 3x3. Chociaż wiadomo, że lepiej grać samochodem, którym również dobrze się czujecie w powietrzu i umiecie potencjalnie coś ładnego strzelić. No w sumie takim oktajnem mocny strzały to też nie ma większego problemu. Dobra, fake mocny strzał. Tutaj się cofniemy. Zobaczmy co on nam zaoferuje. Może po prostu, ej, w ogóle bardzo fajne jest takie mocne na drifcie skręcenie. Zauważyłem ostatnio to robię i że bardzo często właśnie omijam przeciwników, tak. Także polecam sobie popróbować właśnie w ten sposób zagrywać, jak ktoś gra ranked 1v1 szczególnie. Dobra, potrzebuję to przyspieszenie. Sobie za mocno piłkę wypuściłem, polećmy od ceiling shota. I takie po prostu dotknięcie, on ma niewygodnie to zabrać. Nie doleciał do ścianki. Natomiast jakoś to wybił, spinchował z nami. O! Proszę. Nie, nie trafiłem. Nie, dostałem demo! Okej, okay, on nie ma jak tego mocno uderzyć i szybko. Polecimy za nim. Co będziesz próbował robić, lipie? Dawaj nam to. Dobra, kopnięty. On to zagra tutaj, dokładnie. Kopnięty, nie mam boosta. Może stanowić problem, ale nie dla nas. Bierzmy setę. Jest seta. To musi być brama. To musi być gol, 4-3. Jeszcze poczekajmy tutaj trochę, nie strzelamy szybciej, żeby jakąś może sekundę ugrać. Dobra, może uda się dowieść wynik. Ogólnie, no tak jak mówię, ten samochód nie jest taki... Wiecie co, jolo. Pada nam piłę. Nie podał nam piły, ale i tak to strzelę. Dobra, 5-3 dla nas, fajnie, fajne uderzenie. Wygrywamy tego ranketa na 90%, oczywiście jeszcze może się zdarzyć coś negatywnego. Ale dobra, Ziemek postanowił opuścić spotkanie, także jest gituwa 14 mm do przodu. No i dobra, czas na jakieś małe podsumowanie. Co do tego samochodu, to ciężko mi się wypowiedzieć, tak naprawdę, no, może powiem tak, do freestylu
Moim zdaniem się totalnie nie nadaje przez to, że ma właśnie zakłamane rozstawienie kół, ale jest całkiem przyjemny, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak po prostu mocne kopnięcie na ziemi, właśnie tego typu strzały. Ogólnie to wiadomo, samochód ten jest w karnecie, więc oczywiście jak wbijacie 110 poziom, to i tak karnet się wam zwraca, plus są jeszcze inne ciekawe przedmioty, tak jak m.in. ten wybuch po bramce, który zademonstruję. Nope. No, zademonstruję, dlatego jeżeli chodzi o sam karnet, to ja bym zdecydowanie go zakupił. Oczywiście przypominam o wpisaniu kodu twórcy, ja polecam Edek, ale oczywiście możecie wpisać też kogokolwiek innego. No ale jeżeli chodzi o sam samochód, to pod freestyle bym go zdecydowanie nie brał, mimo że jak widzicie czasami uda się nim coś strzelić, ale to jest bardziej na zasadzie lotto. No i jeszcze raz przypomnę, żebyście dali znać, co sądzicie o nowej formule tutaj odcinka, testu samochodu. No i wpadajcie też na Twitcha. O, dobra, Kuksir Pinch na zakończenie odcinka, najlepszy w tym filmie. Właściwie to możecie dać znać, czy na przykład w przyszłych odcinkach, jeżeli długo się będę męczył z bramkami, czy mogą być zaliczone ze freeplaya, czyli tego trybu swobodnego. No i ja już nie będę przedłużał, miłego dnia wszystkim życzę i elo elo!